Witam Was, kochani, serdecznie na czytaniu wrześniowym. I to będzie czytanie ogólne dla wszystkich ogólnie znaków, natomiast to wideo jest tylko dla znaków ziemskich, czyli dla byka, panny i koziorożca. Podzieliłam to po prostu na części, żeby po prostu kot właśnie skacze. Ale podzieliłam to czytanie, żeby po prostu dłużej się skupić na każdym znaku, a nie po prostu się spieszyć, tak jak ja normalnie zawsze się spieszę szybko, krótko. Ale skupimy się powoli na każdym znaku, na czytaniu ogólnym. Zobaczymy, jakie są ogólne energie, również zahaczymy o miłość. I ogólnie zobaczymy, co nam karty chcą powiedzieć. Ja improwizuję dużo, ja po prostu idę, ta się nazywa go with the flow. I zobaczymy, co nam karty chcą ogólnie powiedzieć i gdzie pójdziemy z tym. Także co, zaczynamy od byka. Ja Was wszystkich zapraszam serdecznie do oglądania. Przygotujcie sobie kawkę, herbatkę, posiedźcie ze mną i zaczynamy od byka. Byki, zobaczmy. Ogólna energia na miesiąc wrzesień dla byka, co nam najpierw Lenormand chce powiedzieć. Co Lenormand chce nam powiedzieć? No, piękne karty. Słuchajcie, byki. Mamy drzewo, mamy bukiet, mamy ogród, także spotkania. Może w gronie rodziny. Ma bardzo miły miesiąc przed Wami. Także, kochani, możecie się spodziewać karta drzewo. W Lenormandzie symbolizuje zdrowie, stabilność, długowieczność, rozwój. Także możecie spodziewać się w miesiącu wrześniu okresu takiej stabilizacji, wzrostu zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Może to być taki czas, w którym zadbacie o swoje zdrowie, o relacje z innymi, zwłaszcza o rodzinę, o rozwój osobisty. Drzewo ogólnie sugeruje takie głębsze, zakorzenione w swoich wartościach, głębsze zakorzenienie w swoich takich wartościach, wśród bliskich, rodziny i tak dalej. Tak się poczujecie, że macie dom, a ogólnie będziecie fizycznie również bardzo zdrowi, bo drzewo to jest dobre zdrowie ogólnie, karta. Do tego mamy bukiet, no i co? No i co Was czeka? Bardzo wiele miłych chwil, może jakieś niespodzianki, jakieś gesty wdzięczności ze strony innych. Możecie się poczuć docenieni, otoczeni taką pozytywną energią. Bukiet również symbolizuje harmonię, szczęście w relacjach. Także bardzo, ja widzę tutaj rodzinę, ja widzę tutaj takie szczęście, będziecie zadowoleni, jakieś niespodzianki. I do tego mamy piękny ogród, który ta karta mówi o spotkaniach towarzyskich, o kontaktach z innymi ludźmi, ogólnie o społeczności. Także ten miesiąc wrzesień będzie dla Was takim bardziej towarzyskim miesiącem. Będziecie się angażować w wydarzenia społeczne, spotkania z przyjaciółmi, może jakieś nowe znajomości, ale bardzo przyjemna atmosfera, bardzo przyjemny miesiąc dla Was. Także wrzesień dla byka zapowiada się jako ten czas stabilizacji, wzrostu, zarówno w sferze zdrowia, jak i relacji. Możecie spodziewać się miłych gestów, uznania oraz jakiejś takiej aktywności towarzyskiej. To taki miesiąc będzie pełen harmonii, radości i pozytywnych kontaktów. A ja zapomniałam Wam w ogóle tutaj napisać, że to jest dla byka. No dobra, ale mamy dla byka. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o Lenormanda. A zobaczmy, co karty ogólnie tarota nam chcą powiedzieć dla byka. Zobaczymy kartę przewodnią, co tarot nam chce również powiedzieć, ale macie, Lenormand już Wam mówi, że będziecie mieć przyjemny miesiąc. Przyjemny miesiąc dla byka, a tarot co chce powiedzieć ogólnie? No i następne, sweetness. Macie tutaj słodziaków, miłe wiadomości, miłe wydarzenia, paść pucharów. Ktoś tu może być miły dla Was. No zobaczcie, jakie macie przepiękne karty. 10 pucharów, paść pucharów. Sąd i paść pentakli.
Przepiękne, ogólnie delikatna, przepiękna taka energia dla Was, byki, na miesiąc wrzesień. Dobrze, kochani, pasz pucharów, emocjonalne nowości, początek nowej przygody w sferze uczuć, ale zazwyczaj to może być inspiracja, to może być kreatywność. Także ten wrzesień przyniesie Wam nowe jakieś pozytywne emocje, może nową relację lub odnowienie istniejącej relacji. Możecie poczuć się zainspirowani do wyrażania swoich uczuć w jakiś, nie wiem, kreatywny sposób. Może ktoś zacznie malować, może ktoś zacznie tworzyć muzykę albo cokolwiek. To jest pasz pucharów. Dziesiątka pucharów. No i macie tutaj spełnienie emocjonalne. To jest harmonia, to jest szczęście rodzinne. Karty potwierdzają wszystko, co Lenormand pokazał wcześniej. Poczujecie się bezpiecznie. Tu będzie radość. Tu jest ta rodzina. Także ten wrzesień będzie dla Was miesiącem, w którym będziecie czerpać radość z życia rodzinnego. Znowu mi ta rodzina wychodzi, miłość, wspólnota. Będziecie się cieszyć owocami wcześniej podjętych działań. Do tego mamy kartę Sąd i karta Sąd symbolizuje to odrodzenie, taką refleksję nad przeszłością również, podejmowanie ważnych decyzji. Także ten wrzesień może być czasem również, kiedy będziecie zmuszeni do przemyślenia pewnych spraw. Będziecie musieli dokonywać jakichś ważnych wyborów, ale będziecie również kończyć jakieś etapy w swoim życiu. To jest taki okres, który przyniesie Wam oczyszczenie, zamknięcie pewnych rozdziałów i gotowość na nowy początek. No i co mamy? Mały, nowy początek. Mamy pasia denarów i denary to jest karta w sferze materialnej. To jest karta, która mówi o edukacji, o rozwoju zawodowym, także mamy wrzesień, wracamy do szkoły, wracamy może do pracy, wracamy z wakacji, zaczynamy coś nowego, nowe możliwości związane z nauką, z pracą, z finansami. Może to być czas, kiedy będziecie inicjować jakieś nowe projekty, planować swój rozwój zawodowy, będziecie inwestować swoje umiejętności w coś nowego. Także ogólna energia i Lenormanda, i Tarota mówię o tym, że wrzesień zapowiada się bardzo fajnie dla byka. Emocjonalne spełnienie, nowe początki, refleksje, radość w domu, harmonia z bliskimi, nowe możliwości rozwoju osobistego, zawodowego, czas na przemyślenia, na podjęcie jakichś ważnych decyzji, które pomogą Wam, mogą wpłynąć na Waszą przyszłość. Także to będzie taki miesiąc również równowagi pomiędzy sferą emocjonalną a materialną. Bardzo fajny miesiąc. Dobra, ale zobaczmy teraz sprawy sercowe dla byka. Co jeżeli chodzi o miłość? Miłość u byka. Sprawy miłosne. Także fajny miesiąc byki macie. Bardzo fajny miesiąc macie byki. Ogólnie, ogólna energia bardzo fajna. A w sferze miłosnej, co tutaj się dzieje? Sprawy uczuciowe? No i patrzcie, nowy początek. Ktoś tu będzie zaczynał coś na nowo. Słuchajcie, byki, ja na razie nie widzę nikogo nowego w Waszym życiu. Nie widzę jakiejś, nie ma tutaj króla ani królowej żadnej. Czyli tutaj nie będzie jakichś osób ważnych w Waszym życiu, to znaczy mogą być jakieś ważne osoby w Waszym życiu, ale Wy nie będziecie zwracać uwagi, jeżeli chodzi o sprawy miłosne, partnerskie za bardzo. Wy będziecie starać się rozwijać samych siebie, czy jesteście w związku, czy nie jesteście w związku, Wy będziecie stawiać na siebie, na Wasze sprawy materialne może, ale będziecie lśnić byki. Także zaczynacie coś na nowo. Chętnie będziecie weseli, ja tutaj widzę taką fajną energię i będziecie inwestować raczej w siebie i w swoje uczucia. Macie nawet dbać o siebie, to jest 9 denarów. Będziecie same zadowolone, nie ma problemu. Do tego mi się wydaje, że Wy będziecie albo blokować kogoś, albo ogólnie blokować siebie na jakieś inne związki. To Was nie za bardzo we wrześniu nie będzie interesowało. Wy mi się wydaje, że zostawiacie już jakąś sprawę albo kogoś z przeszłości macie dosyć już jakiejś sytuacji, kogoś albo czegoś i chcecie odejść. Także ja tutaj widzę Was trochę zblokowanych, jeżeli chodzi o sprawy sercowe. Nie wiem dlaczego, ale zobaczmy. Wydaje mi się, że wrzesień to będzie stawianie na siebie, na może bardziej materialne sprawy, na rozwój zawodowy, na rozwój
was siebie i jeżeli chodzi o sprawy sercowe, to wy będziecie blokować kogoś, coś, jakąś sytuację, nie będziecie za bardzo zainteresowane. Wy nie chcecie się czuć zostawione byki już, więc czas zacząć swoje życie miłosne na nowo. Dziękuję, ja nie chcę się czuć zostawione. Może ktoś was zostawił i wy po prostu już macie to gdzieś i skupicie się na sobie. Tak, to było jakieś zakończenie i to było niefajne zakończenie, więc byk doszedł do wniosku, mam to gdzieś, stawiam na siebie, mi będzie dobrze samej ze sobą, samemu ze sobą, idę do przodu dalej. Nie chcę już żadnych kontaktów z nikim, mam dosyć tej osoby, z którą byłam, może to jest nawet internetowa jakaś komunikacja z kimś, będziecie kogoś blokować. Nie wiem, czy widzicie tutaj dalej nadzieję, ale tak jakbyście odpychali nadzieję. Może ktoś tutaj będzie się z wami próbował komunikować, aby po prostu ja już tutaj nie widzę żadnej nadziei na przyszłość. Wy będziecie się odsuwać. Wy po prostu chcecie zacząć kochać same siebie byki i tak zróbcie w tym wrześniu. Skupcie się na sobie, na swoich emocjach. Czas zostawić coś już wam, co wam nie służy. To o, to, o tym te karty mówią. Wypatrzcie, dwa razy mam 8 pucharów. Wy macie już czegoś dość, wy odchodzicie albo po prostu już straciliście uczucia do osoby albo do sytuacji, w której jesteście i nie będziecie się skupiać za bardzo na miłości. Tutaj jest jakieś zostawienie, tak jakby ktoś was zostawił, ale wy po prostu się odwrócicie do tej osoby plecami i tak dalej. Wy nie będziecie już się skupiać na tej osobie. A zobaczmy waszą osobę. Zobaczmy waszą osobę. Słuchajcie, wasza osoba również zaczyna życie na nowo. Nie wiem, czy ona ma was wkluczone, czy nie, bo czasami ta karta trzy buławy oznacza, albo ta osoba się do was odwróciła już plecami i planuje coś innego, ma to gdzieś wylane, albo ta osoba po prostu was wybrała i dalej będzie czekała i czeka i chce zacząć na nowo jeszcze raz z wami. Bo ja tutaj widzę dużo czekania, dużo zastanawiania się, czy warto odejść, czy nie warto odejść i tu jest takie czekanie. Może być cisza trochę między wami, ale tak i teraz właśnie dokładnie nie wiem, czy ta osoba będzie czekała na was i chciała planować przyszłość z wami, zacząć jeszcze raz coś, albo po prostu tu jest jakaś osoba, która się od was odwróciła plecami, ale dalej tak jak gdyby czeka i zastanawia się, czy dobrze zrobiła. Czy zacząć na nowo. Nie widzę tutaj za dużo wahania, ale zobaczmy. Nie, jest wahanie. Ta osoba się waha, czy zaczynać życie na nowo, z wami, czy bez was. Słuchajcie, ta osoba ma albo plany na poznanie kogoś nowego i się waha, albo poznać kogoś nowego, zacząć swoje miłosne życie na nowo z kimś innym. Albo ta osoba się po prostu uparła na was. Także zależy od was byka. Albo ta osoba się po prostu uparła i ta osoba odnowi z wami znajomość, będzie czekała się, zastanawiała, czy dobrze robi. I może jak już się z wami skontaktuje, ta osoba wyjdzie z jakimiś planami dla was na przyszłość. Ta osoba chce zacząć coś na nowo. I teraz do końca nie wiem, bym musiała czytać to prywatnie, do każdej osoby, czy ta osoba chce zacząć na nowo życie z wami, czy bez was. Zdecydowanie chce mieć plany na nową miłość albo odnowienie miłości i widzi przyszłość, ta osoba widzi przyszłość. Ale ja mam takie bardziej wrażenie, bardziej co chcę się skupić na tym, że ta osoba by chciała odnowić znajomość z wami, tylko może waha się, jakby się tutaj z wami komunikować. Ta osoba chce planować przyszłość z wami. Ta osoba was wybrała i by chciała odnowić tą miłość i zacząć jeszcze raz na nowo. To dla większości. I ta osoba się jeszcze się troszeczkę zastanawia i ocenia, ale mi się wydaje, że ta osoba może będzie również czekała na ruch z waszej strony, żebyście wyszli z jakąś inicjatywą. Także to było czytanie dla byka, a my, kochani, przechodzimy do panny. Witam was, panny, serdecznie. Zobaczmy, co wrzesień wam przyniesie. Zaczniemy od Lenormanda, ogólna energia, Lenormand na wrzesień, dla panny, co nam karty chcą powiedzieć, co wy chcecie nam przekazać dla panny. Mamy drogę, będziecie stawać przed wyborami. No okej. Okay. Droga panno, mamy drogę. I w Lenormandzie droga symbolizuje jak gdyby wybory, decyzje, kierunek, w którym się zmierza. Także słuchajcie, we wrześniu
będziecie tutaj stali, może wrzesień Wam przyniesie takie jak gdyby ważne decyzje do podjęcia. I w tym przypadku ja bym chciała Panny, żebyście były bardziej ostrożne. Będziecie musiały wybrać jakąś nową ścieżkę, rozważyć może różne opcje i zadecydować, albo zadecydować nad czymś, w którą stronę chcecie iść, w którą stronę chcecie podążać w życiu. Także tu będzie moment w wrześniu, w którym będzie konieczne jak gdyby przemyślenie, jaką drogę obrać. Co ja widzę? Mamy statek. I statek to jest bardzo pozytywna karta, on symbolizuje podróże. Może będziecie wybierać, gdzie tutaj podróżować. Ta karta symbolizuje zmiany. To są długoterminowe cele oraz to jest tak jak gdyby eksploracja nowych obszarów. Także w miesiącu wrześniu, ten miesiąc wrzesień, może się pojawić ta możliwość podróży, zarówno fizycznej, jak i metaforycznej. Nowy kierunek, nowe doświadczenia już, albo jakieś zmiany. Możliwe, że poczujecie takie pragnienie czegoś nowego, nowych możliwości, może zmiany pracy, zmiany w życiu osobistym, czegoś nowego, albo nawet w życiu duchowym. Także to jest podróż, ogólnie podróż. Będziecie chciały gdzieś Panny podróżować i w cudzysłowie, i nie w cudzysłowie. Natomiast uważajcie, bo to jest ta decyzja, gdzieś tutaj Wy chcecie ruszyć naprzód. Natomiast mamy karty myszy. I to są takie irytujące straty, to są zmartwienia, to są stresy. Także coś w Waszym życiu może podlegać erozji. Także uważajcie na Wasze wybory i co Wy chcecie robić, bo możecie stracić. Na przykład podam Wam przykład, będziecie się zastanawiać nad wycieczkami, gdzie ja chcę pojechać we wrześniu, na przykład na wakacje. Uważajcie, co wybieracie, bo tutaj możecie ponieść jakieś straty. Tu mogą być jakieś dodatkowe stresy, czy wybory nowej pracy. Uważajcie, bo możecie na tym stracić. Dlatego mówię, troszeczkę będziecie musieli się we wrześniu zastanowić, którą drogę obrać. Uważajcie, co wybieracie. Bo te myszy, także warto zwrócić uwagę na właśnie na takie kwestie, co może podlegać erozji, co tutaj, gdzie Wy możecie stracić, żebyście nie bagatelizowali tego czegoś, takich małych jakichś problemów, które mogą narastać. Także ten wrzesień może być czasem ważnych decyzji, zmian. Droga wskazuje na tą konieczność wyboru odpowiedniego kierunku, statek na możliwość podróży albo jakiejś eksploracji nowych możliwości, ale te myszy będą ostrzegają przed drobnymi problemami, które mogą powodować stres albo jakieś straty. Także kluczem ogólnie do pomyślnego przejścia przez ten miesiąc będzie ostrożne podejmowanie decyzji, uważność na detale, gotowość do adaptacji, do zmian. Także to jest, co nam Lenormand mówi, a my zobaczymy, co nam chce powiedzieć Tarot. Co nam Tarot chce powiedzieć dla Panny? Ogólna wiadomość dla Panny. As buław, ale chciał wyjść odwrócony. No dobra, ale my zostawiamy asa buław, ja nie czytam odwróconych kart, staram się nie czytać odwróconych. Także mamy nowość, nowy pomysł. Nowy pomysł, nowa jakaś akcja, inspiracja. Słońce. Księżyc. I królowa denarów. To jesteście Wy. Słuchajcie, tu są nowe początki i mi się wydaje, że to jest również poparte tym, co mówiłam w Lenormandzie wcześniej. Wy będziecie mieć jakiś nowy pomysł, coś nowego idzie, nowy pomysł na przyszłość, coś nowego. I coś, co Wy myślicie, że będzie bardzo, bardzo, da Wam dużo radości, bo o tym mówi Słońce. Wy chcecie być szczęśliwe, Panny, Wy chcecie podjąć jakąś decyzję, która przyniesie Wam dużo radości. Natomiast jest tutaj ten Księżyc, także powinniście się, muszę uspokoić mojego kota, bo mi tutaj skacze kicia. Nie wolno. Słuchajcie, jest ten Księżyc i Księżyc, chodź tu mała, nie wchodź. No patrzcie, ona tu jest tak, ja dopiero przyjechałam z wakacji, kicia po prostu mnie nie zostawia. Widzicie tutaj jej łapki. Księżyc mówi o tym, że tu są jakieś rzeczy, które nie znacie. Tu są jakieś sprawy zakryte, także ja Was proszę, uważajcie, jakie decyzje podejmujecie.
cokolwiek tutaj wyjdzie, cokolwiek wygląda na takiego fajnego i pozytywnego, uważajcie, bo nie znacie wszystkiego, nie, tu są jakieś rzeczy ukryte, nieznane, na które musicie po prostu spojrzeć i być uważne, panny. I do tego macie się zachowywać jako mądre królowe denarów. Jesteście mądre ogólnie, panny. Także wejdźcie w swoją energię królowej pentakli, królowej denarów i bardziej skupcie się na sprawach materialnych. Czy was stać na ten nowy pomysł? Czy warto zmieniać pracę? Czy na nowa praca, która wygląda fajnie, jest, to jest dla was ta praca? Macie być takie bardziej praktyczne. Macie się skupiać na praktycznych sprawach. Nie macie gdzieś szaleć emocjami, tylko macie myśleć praktycznie i podejmować praktyczne decyzje, czy wam to przyniesie jakieś zyski. Macie zadbać o dobro materialne, bo tutaj są jakieś sprawy, z których sobie nie zdajecie, sprawy, ale przychodzi mi na myśl po prostu albo coś nowego, nowa praca. Na przykład jest nowa praca, która wygląda bardzo super, oferta jest ok, kasa wygląda wspaniale, ale są rzeczy albo jakieś kruczki w kontrakcie, z których sobie nie zdajecie sprawy. Także dokładnie przemyślcie wszystko, te decyzje, jakie podejmujecie, zwłaszcza nowe sprawy, bo to jest coś ukrytego przed wami, coś, o czym sobie nie zdajecie sprawy. Także to była ogólna energia. Muszę spauzować, bo Kicia nie chce odejść. I przejdziemy do spraw miłosnych zaraz, ale muszę usunąć moją Kicię. Zobaczmy sprawy miłosne na wrzesień dla panny. Sprawy miłosne dla panny na wrzesień. Sprawy miłosne dla panny na wrzesień. Słuchajcie, ktoś, kto się do was nie odzywa, albo kogoś wy zablokowaliście, tutaj będzie pędził w waszym kierunku. Tu jest fajny związek. Może teraz na ten moment jesteście trochę zblokowani, może nie rozmawiacie, może ktoś tutaj trzyma na dystans kogoś. Jeżeli tak, to nie trzymajcie, bo tutaj wygląda bardzo pięknie, jeżeli chodzi o sprawy związkowe, sprawy miłosne dla was. Może to wy jesteście trochę, panny, zblokowane. I wy nie chcecie nikogo wpuścić do waszego miłosnego życia, albo wasz partner was wkurza na ten moment i wytrzymacie go na dystans. Natomiast nie martwcie się, bo jesteście zauważone, jesteście może kochane, albo ktoś zwraca na was uwagę, ktoś widzi w was gwiazdę, ktoś jest waszym fanem, albo będzie we wrześniu, ktoś tutaj zaoferuje wam miłość i ktoś tutaj chce być z wami w związku. Ta osoba będzie bardzo pomocna i ta osoba będzie chciała być wsparciem dla was. Może ta osoba jest, nie wiem, wyżej w pracy, gdzieś tam na stanowisku i was dostrzeże i będzie chciała być z wami. Tu są kochankowie, w samym centrum waszego czytania, tu jest miłość. Jeżeli jesteście w związku z kimś, nie bądźcie za bardzo brutalny do tej osoby, bo ta osoba was kocha i ta osoba chce wam dawać i ta osoba ma dużo pasji, jeżeli o was chce zdecydowanie was zdobyć. Ta osoba myśli o was i bardzo podobacie się tej osobie, także bardzo pozytywne karty. Nie wiem, czy to wy blokujecie siebie, tą osobę, nie chcecie gadać, albo po prostu wasze serce jest jeszcze trochę zblokowane. Tu jest ktoś, kto chce być zauważony przez was, kto chce wam dać miłość i ktoś, kto będzie służył wam pomocą i ktoś, kto ma bardzo dużą pasję do was, będzie biegł w waszym kierunku. Także jeżeli może z kimś nie rozmawiacie, to ta osoba się będzie odzywała do was, ta osoba tutaj wyjdzie do was, ta osoba was kocha, tu jest ktoś, kto was będzie kochał albo kocha i chce być z wami i chce wam dawać i chce mieć zbalansowany związek i do was pędzi. Także macie przepiękne, pozytywne karty, jeżeli chodzi o miesiąc wrzesień. Jeżeli nie macie nikogo w związku, to ja tutaj widzę osobę, którą już może dłużej znacie, może kogoś z pracy, może kogoś ze szkoły, kto was widzi, kto was kocha. Ja nie widzę tutaj sekretów, także może wy nawet sobie zdajecie sprawę, ale wy po prostu może nie osuwacie tą osobę, blokujecie tą osobę. Ja was widzę bardziej, że to wy nie chcecie albo tej osoby, albo po prostu jesteście trochę, panny, zblokowane, ale tu jest ktoś, i im zależy na was. No co ja mam więcej wam powiedzieć? Tu jest miłość. Bardzo czysta, prosta,
proste czytanie, jeżeli chodzi o miłość. Ja was tutaj widzę w super związku. Ja was tutaj widzę, jeżeli jesteście w długoterminowym związku, to ten związek będzie dalej szedł w pozytywnym kierunku. Będziecie się czuły docenione, będziecie się panny czuły, że tutaj ktoś naprawdę, komuś naprawdę na was zależy. Mała mnie gryzie. Ale słuchajcie, karty miłosne macie pozytywne. Także więcej już nie daję od siebie, więcej już nie mówię, bo z osobą, którą jesteście albo z którą będziecie we wrześniu, ja się o was nie martwię. Tu nie ma nic, żebym wam powiedziała, żebym was ostrzegała przed czymś. Fajne karty. Pozdrawiam was, panny. Zazdroszczę. Dziękuję. Pa, pa. Przechodzimy do koziorożca. Witam was, koziorożcy serdeczny. Witam. Niestety będę musiała nazwać te czytania z kotem. Mała mnie nie chce zostawić. Cały czas tutaj siedzi i śledzi karty, jakie robię czytania. Ale nic, kochani. Zobaczmy, kochani, koziorożec, zobaczmy, co nam Lenormand chce powiedzieć. Ogólne czytanie, ogólne karty na miesiąc wrzesień dla koziorożca. Czytania z kot. Mamy lilię, mamy koninczynkę, no co za piękne karty, i mamy lisa. Musiała robić dokładniejsze czytanie, żeby zobaczyć, co ten lis oznacza. Słuchajcie, koziorożce, lilie. Wrzesień. Lilie tutaj mogą sugerować, że wrzesień to będzie dla was taki czas, w którym będziecie dążyć do wewnętrznej równowagi, harmonii. To może być miesiąc, w którym skupicie się na pielęgnowaniu relacji rodzinnych i znajdowania spokoju w codziennym życiu. Lilie symbolizują mądrość, dojrzałość. Także jakiekolwiek decyzje będziecie podejmować, będziecie je podejmować z rozwagą, z wewnętrzną mądrością i spokój. Do tego mamy koninczynkę. I koninczynka to jest taka karta małych szczęść, małych szans, pomyślności. Wrzesień może przynieść wam taki okres sprzyjającego losu, w którym pojawią się nieoczekiwane jakieś pozytywne okazje. To dobry taki moment, by wykorzystać na nadarzające się szanse. Być może nawet w obszarach, które wcześniej wydawały się niepewne. Także koninczynka wskazuje na krótkotrwałe, ale takie korzystne sytuacje, które poprawią wasze samopoczucie i waszą sytuację życiową. To takie małe szczęścia. Do tego mamy lisa. I lis czasami może być tą pozytywną kartą, ale czasami negatywną kartą. Więc bądźcie czujni, bądźcie ostrożni, jeżeli chodzi o wrzesień. Bądźcie uważni na to, co się dzieje dookoła ciebie, dookoła was. Tu będzie potrzeba zachowania ostrożności, zwłaszcza w sytuacjach, które wydają się zbyt dobre, by były prawdziwe. Lis może również wskazywać na to, żebyście tak działali strategicznie i żebyście uważali na osoby, które was otaczają, bo niektórzy mogą mieć ukryte motywy. Także uważajcie na osoby dookoła was, ale również lis oznacza dla niektórych, jeżeli mówimy o ogólnie koziorożce, jeżeli czekaliście na pracę, jeżeli szukacie nowej pracy, to tu jest szansa na cały etat, na pełnoetatową pracę, na cały etat pracy. To jest praca 40-godzinna, cały tydzień. I ja tutaj widzę również szczęście, macie, jeżeli szukacie pracy, jeżeli przez wakacje szukaliście pracy, to w tym wrześniu otrzymacie propozycję pracy, która wam tutaj przyniesie szczęście. Macie się nie stresować, tu jest praca. Także to, co może oznaczać list, to dla niektórych, którzy szukali pracy. Także we wrześniu tu będzie praca. A jeżeli nie, to uważajcie trochę na osoby dookoła was, bo nie wszyscy są szczerzy. Także podsumowując ten miesiąc, będziecie dążyć do spokoju, harmonii, ogólnie spokojny, harmonijny miesiąc. Jednocześnie musicie być czujni. Energia spokoju, energia dojrzałości,
te małe szczęścia, szczęśliwe okazje, które warto wykorzystać. Ale bądźcie ostrożni. Tu jest małe sukcesy, ale bądźcie ostrożni. To są jakieś nieszczere osoby. A zobaczmy, co Tarot nam chce powiedzieć. Tarot na miesiąc wrzesień. Tarot na miesiąc wrzesień. Co nam Tarot chce powiedzieć dla koziorożca na miesiąc wrzesień? Słuchajcie, ja dla niektórych naprawdę widzę nową pracę, która przyniesie wam radość. Ja widzę tutaj nową pracę, która wam, coś będziecie nad czymś pracować, co wam przyniesie radość. Coś nowego, coś, co emocjonalnie wam da szczęście. Ale macie być również, tu jest nadzieja na coś. Naprawdę niektórzy dostaną nową pracę we wrześniu. Koziorożce. Więc mamy ogólna karta, to jest karta nadziei, inspiracji, to jest karta uzdrowienia, dążenia do realizacji marzeń. Także jeżeli chodzi o ten wrzesień, to gwiazda zapowiada pozytywny okres. Możecie odzyskać nadzieję, możecie poczuć się bardziej zainspirowani. To będzie czas, w którym wasze cele mogą wydawać się bardziej osiągalne, a wasze marzenia bliższe realizacji. Tak gwiazda często sugeruje, że jesteście na właściwej drodze, że powinniście ufać swojej intuicji oraz wierzyć, że wszechświat wam sprzyja. No i ósemka denarów. To jest karta pracy, to jest karta zaangażowania, to jest karta doskonalenia swoich umiejętności. Mi się wydaje, że w tym wrześniu będziecie intensywnie pracować nad swoimi celami, rozwijać swoje umiejętności, będziecie stawiać bardziej na jakość w tym, co robicie. Wasze wysiłki nie pójdą na marne. One przyniosą wam wasze wymierne rezultaty. To będzie czas, żeby się skupić na rozwoju zawodowym. To będzie czas, żeby skupić się na rozwoju osobistym, żeby zainwestować w swoje przyszłe sukcesy. No i jas pucharów. Nowy początek w sferze emocji, miłość, relacje. Wrzesień może wam przynieść nowe, pozytywne emocje, poczucie tego spełnienia, radości. To będzie czas, w którym wy się otworzycie na nowe relacje. Wy możecie doświadczyć głębokiej miłości, poczujecie się emocjonalnie odnowieni. As pucharów to również karta, która mówi o możliwości takiego duchowego odrodzenia, poczucia takiego wewnętrznego spokoju. No i na samym końcu mamy moc i moc to jest karta siły wewnętrznej, to jest karta determinacji, to jest karta odwagi, to jest karta ogólnie kontroli nad sobą. Także wrzesień może być tym czasem, w którym będziecie musieli wykazywać się wytrwałością i pewnością siebie. Moc wskazuje, że posiadacie wewnętrzną siłę, aby pokonać wszelkie wyzwania. Wszystko, co wam pojawi się na waszej drodze, będziecie potrafili to przejść. Ta karta również przypomina o tym, żeby działać z empatią i zrozumieniem, ale jednocześnie zachować taką wewnętrzną dyscyplinę. Także ten wrzesień zapowiada się wam pełen nadziei, intensywnej pracy, emocjonalnego odnowienia. Ta gwiazda przynosi inspirację, wiarę w realizację marzeń. Tu będziecie pracować ciężko, będziecie doskonalić siebie, swoje umiejętności, nowe emocje i wasza siła, wasza determinacja to jest miesiąc, w którym możecie osiągnąć znaczący postęp, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej, jeżeli będziecie działać z determinacją, jeżeli będziecie działać z wiarą w siebie. Piękne karty. Piękne karty, a my zobaczmy, co tutaj miłość, jak ta miłość będzie wyglądała w miesiącu wrześniu dla koziorożca. Miłość, wrześniowa miłość dla koziorożca. Miłość, miłość. No patrzcie, jest nowa miłość, jest ktoś nowy. No patrzcie, no potwierdzają te karty. As pucharów, 10 pucharów. O, nowy związek. Albo odnowienie z kogoś, kogo kochacie, dwóch kandydatów, ktoś, słuchajcie, ja wam, dla was mam kogoś bardzo mądrego, bardzo dojrzałego człowieka,
Słuchajcie, tu jest nowa miłość. Jeżeli jesteście już w związku, to cieszcie się tym związkiem. To jest wasza osoba, to jest ktoś, na kim możecie polegać emocjonalnie, na kim możecie polegać intelektualnie, to jest osoba, z którą możecie fajnie gadać, to jest osoba, z którą możecie się bardzo dobrze czuć. To jest osoba, która chce wam dać prawdziwy związek, małżeństwo, ktoś, kto jest mądry, ktoś, kto ma zasady moralne, bardzo poważna osoba i ta osoba wam da emocjonalne spełnienie. Ja widzę tutaj szczęście, ja widzę tutaj miłość. Przepiękne karty macie koziorożce. Tu jest ktoś poważny albo ktoś, kto myśli poważnie o was, albo to wy będziecie planować może ślub z kimś, ale tutaj ja widzę poważny związek, szczęśliwy, poważny związek. Nie tylko tutaj są emocje, nie tylko tu jest miłość, jest również rozwaga, tu są również zasady. Ktoś tutaj ma zasady, ktoś tutaj się zachowuje poważnie i ktoś tutaj myśli poważnie o życiu domowym, małżeńskim, rodzinnym, związkowym. Także jeżeli kogoś nowego może poznaliście, to pędźcie do tej osoby, bo to jest fajna osoba. Jeżeli jesteście już w związku, to ja tutaj widzę radość, ja tutaj widzę spełnienie, ja tutaj widzę szczęśliwe małżeństwo. Jeżeli tu jest, jeszcze raz mówię, że jesteście singlami, kogoś nowego poznaliście albo poznacie, to jest wasza osoba, to jest poważna osoba, z którą możecie budować coś fajnego. To jest fajna osoba, z którą możecie pogadać. To jest fajna osoba, która również was kocha, która ma do was uczucia i myśli poważnie. Także mi się wydaje, że jest nawet to, o czym koziorożcy zazwyczaj myślą. Ktoś, kto jest praktyczny, ale ktoś, kto również ich kocha i ktoś, kto ma jakieś zasady moralne, ktoś, kto jest poważny. Koziorożcy są poważne i lubią inne osoby poważne. Także jakie znaki? Znaki wodne widzę znaki powietrzne, również znak byka widzę. Także jeżeli kogoś znacie z po tych znaków, to tym lepiej. Ale koziorożcy, ja widzę tutaj poważny związek dla was, jeżeli chodzi o wrzesień. Kogoś poważnego, kogoś konkretnego. Ta osoba chce mieć poważny związek i ta osoba również chce być szczęśliwa z wami. Także jeżeli chodzi o miłość, spokój, radość, miłość, podpisywanie, wychodzenie, może nawet niektórzy będą brali ślub we wrześniu, ale ja widzę kogoś fajnego dla was, fajna osoba. No i bardzo pozytywne karty. Ogólnie widzę teraz, że karty dla znaków ziemskich, ten wrzesień będzie fajnym miesiącem dla wszystkich tych znaków ziemskich, dla byka, panny, koziorożca. To jest wasz miesiąc. A ja was pozdrawiam serdecznie i dziękuję za oglądanie. Buziaki, to pa.